I dzień dobry, witam wszystkich w kolejnym odcinku zagrań w Might and Magic 6. Trochę jestem tutaj zagubiony w tym miejscu i ono jest duże. I nie za bardzo jeszcze jestem pewien, co zrobić. A, zróbmy Ring of Fire. Dobra, wystrzelałem kaczuszki. Więcej goblinów. Chodź. No, jakbym teraz wpakował się do Goblin Watch, to ojeju. Z takimi poziomami. Rzeź niewiniątek, praktycznie coś w tym stylu. Jak to jest zamknięta? Łazienka jest zamknięta. Nie wierzę w to. Czyli klucza nam trzeba. A co to w ogóle jest to? Okej. A jeżeli to jest zamknięte... Okej, tutaj są te mordy, więc to teoretycznie może się teleportować. Ale oczywiście tego nie zrobię. Bo nie muszę. Tylko musi być stabilna pozycja, tak jest. Jump. O cholera, za nisko. Ups, no to muszę teleportować się. Michael, lepiej trochę się ulecz. To się może źle skończyć. Uwaga. No dobra, reszta ma jeszcze te swoje ambery. A no tak, okej, trzeba zabić jakąś konkretną kreaturę, faktycznie, rzeczywiście było coś takiego. Czyli tak, tu mamy skrzynię, na północy mamy skrzynię, która jest zamknięta na klucz. Wszystkie drogi, te jakby na ukos, prowadzą do hal, w których jest dziura, w której można zlecieć do jednej wielkiej hali. Oprócz tej, z jakiegoś powodu. W tych halach też mamy jakieś przejścia. Wychodzi na to, że w każdym z tych przejść jednak byłem. Tu mnie nie było jeszcze na południe. Okej. Coś tam jakby trochę kumam. Niby. Uważaj. Dobra, zrób power cure normalnie, bo można. Nie, jest tomski. Czyli to jest kolejne tego typu pomieszczenie, ale tym razem bez mordy. A czyli ja tu byłem? Niby w jaki sposób? Dobra, ale tu mnie nie było. Czy byłem? Nie, byłem. Zaczynam trochę rozumieć chyba. Nie jestem pewien, czy tak, bo te drzwi się właśnie zamykają. Dlatego one się zamykają, okej. To powinna być wielka hala. Teraz tak, co to jest to? Co? What the hell? Jak wysoko? O, tu jest coś. Tu zdecydowanie można doskoczyć. Skrzynia. No. Damn you! Cholera, nie mamy punktów...
Ile kosztuje jump? 15. No dobra. Czyli tu mamy skrzynię, albo to jest jakaś ściema. Zobaczmy to. Trzymaj się. No wiecie co? Okej. Tu jesteś! Nasz boss. Nie wiedziałem, że to tu będzie akurat. Fajnie! Oto Fallen Defender, który jest stylizowany na Anubisa. Fallen Defender. Okej. Spróbujmy gościa pokonać. Nie powinno być większych problemów. Ale trzeba heroin rzucić. Czyli jest odporny na harm. Oj, na incident nie jest. Już pewnie żyje. Nawet ucieka. Bo chyba, że on jest typem strzelającym. Papa. You're dead. Byłeś. Było sobie Fallen Defender. A tam na górze? Klucz. A to ten klucz będzie do skrzyni prawdopodobnie. Tak, do czestki. Słabe rzeczy, chociaż to można wziąć. Okej, a można to jakoś legalnie, czy trzeba koniecznie skoczyć? No dobra, skakamy więc. Jump. Dobra, czyli... A tu jeszcze wyżej coś jest. Ale wpierw zobaczmy tędy. Ej, nie! Dlaczego? Ja nie chciałem. Wy okropne ludziki. Dobra, sorry, ale wczytam, bo nie chcę... zaraz. Czy ja... Nie zapisałem po zabiciu jego? Czy mi się coś pierdzieli? O, ty kurde głupku! Ty głupku, Rafał. Ty głupku, głupku. No, polegnijcie, bo jestem ciekawy, co tam jest z tyłu. Dlaczego ja nie zapisuję czasami w odpowiednim momencie? Ja tego nigdy nie zrozumiem. No dobra, zróbmy to znowu, czyli teraz tak. Tam się teleportuje niby. Tu? Prawdopodobnie też teleportacja. Mówię, jakbym... nie będę się tłumaczyć. Dobra. No, zróbmy teraz drugi jump. O, man, czyli mam wrażenie, że powinien właśnie z tej strony tędy przejść. A zrobimy to trochę jakby od dupy strony, czy tak? Aha! A, to była po prostu ta dziura, nie wiedziałem. Znaczy, faktycznie była dziura. Istnieje spora szansa, żebym tą dziurę właśnie przegapił przez długi czas i bym błądził. No szczęście. Udało mi się to zrobić jakoś tak, dobra. Czyli gdzie była ta skrzynia? Na północ...
w tym północnym przejściu. Mhm. Jak tam wrócić normalnie, sensownie? Czekaj, muszę się skoncentrować. Kurczę, ta mapa jest nieprzejrzysta w tym momencie. A spróbuję... Co tu tutaj jest? To nie, nic, dobra. A, tu też nic w sumie nie było, faktycznie. Dobra, trudno, już zrobimy to. Przykro mi, Michael, musisz troszkę mieć cierpliwości. Wow, to było w sumie niebezpieczne. I zobaczymy, co jest w tej skrzynce. To jest obiekt zadania. To jest do sprzedania. A, i też to. Jej. Everything. Teraz znowu, przykro mi, Michael, ale... Powinno być w zadaniu teraz wykonane. Kto ma czaszkę? Zaraz, ten nie o to chodzi? Hello. Aha, okej, okej, czyli zabicie jeszcze nie wszystko załatwiło, ale teraz wszystkie drzwi powinny być możliwe do otwarcia. A jakie drzwi były niemożliwe do otwarcia? To jest pytanie. A, zaraz jeszcze tylko sprawdzę, co jest tutaj napisane o tym zadaniu. Unward doors. No to zabiłem tą kreaturę. Jestem pewien, że to był właśnie ten Fallen Defender. Znaczy, nie jestem pewien, tylko to był on. No dobra, czyli... Zróbmy te... A o co chodziło z tym miejscem, to ja nie wiem. Okej, okay, tu jest droga na skróty, albo nie wiem, czy to jest na skróty, ale po prostu jakieś przejście inne. Wow, spokojnie. A, to jest właśnie to miejsce, gdzie przez przypadek trafiłem kiedyś. A to? Tu jesteś drzwi. Okej, okay, jeszcze niżej. Ale o to chodziło, czy jeszcze o coś? Bo nie wiem w sumie. Kurde, przepraszam. A to by też się już skończył ten Amber. Ten Amber jest głupi, bo ma skończoną ilość użyć. Yes, 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 yes. Oraz gest wykonałem też przy okazji. Bla, 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 thank you for assistance, I'm grateful. No i co? Dostałem coś, czy nie wiem, coś ten mi się polepszyło, czy tylko doświadczenie? Kurde, nie wiem nawet, ale... Plus, kryształowa czaszka, która jest elementem jakiegoś zadania. Nie pamiętam, czy mam właśnie to zadanie już. Kryształowa czaszka. Czyli to zadanie naprawdę jest wykonane już?
Dało się. Zarąbiście. Dobra, Snergl to też będzie wkrótce gościu. Okej, okay, nie mam na razie żadnego zadania z tą kryształową czaszką, ale no trudno. Let's get out of here. Let's get out of here. Tak, jakby nie wiem, coś się jeszcze działo tam. Idziemy do karczmy, a następnego dnia idziemy do lokacji. Czy iść do tej lokacji jeszcze, czy. Czy. Chciałem powiedzieć, czy już iść do tej lokacji, czy jeszcze nie. Poradzić to sobie poradzimy, ale. Ale kurde, nie wiem, jakoś. Z zadaniem. Moja ulubiona karczma. Serve yourself. Okej. Czy takie rzeczy naprawdę? Wszystko do sprzedania. Tutaj. Wspaniale. A, wiecie co? Nie chcę mi się sprawdzać, czy mam jakieś słabsze pieścienie. Albo dobra, nie. Zroję to. Jak profesjonalista, kurde, nie będę sprzedał bez, tak pośrednio czymś. To jest za słabe na pewno. Czy profesjonalista. W sensie po prostu, kurde, sprawdzę, no już sprawdzam. Speed plus 3 mógłby zamienić na might w sumie. Plus 5 jednak. Wydaje mi się, że to lepsze. I jeszcze tylko płatność. Bum, no. I zrobione. Auć. No i teraz mam pytanie do samego siebie. Co mam zrobić? Czy iść tam, do tej świątyni, która jest tu? Czy sobie jeszcze daruję? I pójdę do zamku Iron Fist. Wiecie co? I teraz jeszcze muszę sobie coś takiego zrobić. Ale to może zrobię w przerwie. Czyli pozaznaczać, w których lokacjach byłem na swojej liście lokacji, żebym wiedział. Żebym nie ominął czegoś przypadkiem później. Nie, pójdę do zamku Iron Fist. Wydaje mi się, że... że tak będzie dobrze. No, to można nawet wziąć. Bleh. Czyli tak, idziemy zaprowadzić Nikolaja tam w końcu. Ciekawe, czy będą Lizard Menu. Nie, jeszcze nie ma. Bo kurde, nie wiem, kiedy on uciekł, chyba z ponad pół roku temu. Już to się zadanie rozpoczęło. Prawdopodobnie by już myśleli, że nie żyje, albo coś w tym stylu, a ten gość w cyrku cały czas był, co za... Ech, dzieci. Mamy 9 grudnia, a śniegu jak nie było, tak nie ma, ale nie będzie. Akurat nie ma tutaj zmieniających się pór roku. To ona ma poziom, to dziwne.
A, czyli po prostu go jakby tam podrzuciliśmy, a on niepostrzeżenie wrócił. Master Nikolai Ironfist, prince and heir to the throne of Enroth. Opie. Dobra, jakie to było zadanie z tą? Odnaleźć tą kobietę. Zarąbiście, teraz ty jesteś krzyżowcem. A, czyli następny poziom to jest Heros. Po krzyżowcu. Teraz będę miał więcej magii i oczywiście życie, wiadomo. Pik. Dobra, jakie jest zadanie, żeby być Herosem? Okej, zabić smoka. Nawet wiemy, o którego smoka chodzi. I być może... Nie wiem, to jest chyba złoty smok, więc będzie w sumie cholernie trudno go zabić. A przynajmniej wiadomo, co zrobić. Czyli mamy... Okej, teraz ty jesteś krzyżowcem już, nie jesteś paladynem. Prosper. Teraz będzie mógł w ogóle, kurczę... A! Jak już tu jestem. Zobaczmy, jakie są tutaj specjalności do przeniesienia. Tu nie ma żadnych mistrzostw? Oczywiście, że nie ma. Okej, okay, wszyscy mamy poziomy, oczywiście. Dobra, zróbmy te poziomy już. Równy 30 poziom to jest jednak warto. Warto mieć 30 poziom. Nie chcę powiedzieć. Okej, okay, jeszcze trochę będzie mógł mistrzem być. Tak samo ty. A z tobą cały czas nie rozwiązałem sytuacji, no. Ale w sumie nie, no, jak już ma kurczę 55, no to spokojnie już można coś w niej wpakować jej. Dam jej do Dagger. Leather. Dobra, na razie tak. I co? Którego mamy? To pierwsza sprawa. 17. Aha, i w ogóle mamy pielgrzymki, zapomniałbym. September Castle Ironfist. Nie September, co ja robię? Dobra, wiem, gdzie będzie pielgrzymka w styczniu. A teraz, ludzie, szybki przegląd zadań znowu. Dobra, czas zrobić zadanie z krasnoludami, coś mi się tak wydaje. No, a żeby wykonać zadanie z krasnoludami, to niestety trzeba się wpakować znowu w bagno, dosłownie. Czyli do lokacji, której nie no, może nie lubię, bo nie ma czuć, że nie lubię. Nie lubię potworów, czyli harpi, ale harpię już powybijałem, więc... Powinno być fajnie. Okej, okay, czyli został tylko książę złodziei u nas. Okej. To jest skrzynka? To jest być może skrzynka, którą ominąłem? Albo nie. Dobra, chodźmy. Zapis przed podróżą. I idziemy do tego... kopalni. Obsasa.
Okej, tutaj kiedyś chyba byłem i obudziłem potworki. Okej, i niestety szlamy już tutaj idą chyba. Tak, szlamy. Ale już nie będzie problemu ze szlamami raczej. Jak to nie robi im to obrażeń? Czekajcie, bo coś tutaj dziwnego zrobił? Nie. Dziwne, byłem prawie... Nie, dobrze, zadaję mu to obrażenia. Czy nie? Sprawdźmy, jakby tak strzelał. Tak, zadaję mu to obrażenia. Bardzo dobrze. Ej, nie, ale właśnie... Strasznie mało. Uważaj. No, jak widać, niby się przydały te bronie z jakimiś tam elementarnymi... Elementarnymi? Nie wiem, czy na przykład... No, elementarnymi... obrażeniami, ale wcale nie są aż takie dobre, kurczę. Krasnoludzkie hale. Jeszcze nie było tutaj... Jeszcze nie mieliśmy okazji walczyć z krasnoludami, więc będzie ciekawie. Chyba. Znaczy, dla mnie będzie, bo ja nie pamiętam, jak silni oni są, kurczę, powiem szczerze. Także, za tymi drzwiami... są my. Przywitajmy, panowie i panie, panie i panowie. Krasnoludki. Okej, w sumie wygląda na coś słabych. Tylko kurde, ten gość tutaj stanął, nie mogę rzucić kuli ognistej. Lord, najsilniejszy wojownik i zwyczajny. No, znośnie, myślę, że... nie będzie problemów jakichś. Ale oni pewnie uszkadzają. Przedmioty w ekwipunku, czy coś w tym stylu. Ale są wolni. Okej. Fajnie się z nimi walczy, normalne tak jakieś walki. Chyba nic nie będą nam ciekawego. Żadnych uszkodzeń dziwnych nie będzie. Pogięło tych krasnoludów, że takie dziwne drzwi sobie robią. Wow! Jak to not smart enough? Okej. Okay. A ja to chyba na... możliwie, że nigdy w życiu nie byłem. Wow, nie, byłem, sorry, jednak byłem, teraz sobie przypomniałem. Losowe czary. Prawdopodobnie jakieś słabiutkie, no, protection from... no, to po prostu dane z góry, bo tak byś nie mogło wylosować. Curiqueness, first aid, dajcie spokój, ile to jest warte? 100. O! Co jest? Book of Learning. Wizard's Eye. No po prostu... Ajku. Można to jakoś szybko wyrzucić? Jak to się wyrzucało szybko? Nie pamiętam. Dało się to jakoś szybko wyrzucić? Dobra, i zrobię sobie też przerwę, także do usłyszenia, moi ludzie. Znaczy, moi ludzie.
Op. Nawet powiedzmy, że jest porządek, tak trochę. Dobra, do usłyszenia. Krasnoludy. Cześć.